Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na wystawę pod tytułem Rysunki Jankiela Adlera. Wypełniamy niejako zobowiązanie zaciągnięte wobec pana Davida O'Keena i jego siostry Lian, którzy podarowali owe rysunki zarówno Muzeum Uniwersyteckiemu w Toruniu, jak i naszemu muzeum. Był to malarz, grafik i znakomity rysownik, artysta wyjątkowy, jeden z najwybitniejszych artystów polskich XX wieku. Adler jest niewątpliwie artystą wielkiego formatu na skalę europejską. Niestety jest bardziej znany za granicą niż w Polsce. To w Wielkiej Brytanii powstały monografie na temat Jankiela Adlera. W Polsce nie posiadamy, muzea nie posiadają tak wielu prac tego artysty. Tym bardziej dar, który otrzymaliśmy z Londynu, jest dla nas cenny. Prace tego malarza znajdują się w najlepszych muzeach i galeriach Europy i Ameryki, między innymi w Tate Gallery w Londynie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Duże wystawy monograficzne Jankiela Adlera miały miejsce w Polsce w latach 30. Ostatnia była w 1935 roku. Po wojnie tych wystaw nie było tak wiele. Ta wystawa jest w ostatnich latach drugą wystawą. W październiku 2013 roku została otwarta w Toruniu, w Muzeum Uniwersyteckim i obecnie rysunki z daru Davida O'Keena prezentowane są w Krakowie w Kolegium Maius.